W 1972 roku Richard Nixon jako pierwszy amerykański prezydent miał odwiedzić Chiny komunistyczne, Chińską Republikę Ludową. No i zebrali się wszyscy ci członkowie biura politycznego, komunistycznego, ci najważniejsi ludzie. No i rozmawiają, jak dobrze przygotować się do tej wizyty, jak ją wykorzystać. Jedna z działaczek, wysoko postawiona, właśnie mówi: wiem, to pięknie, wspaniale, że amerykański prezydent odwiedza nasz kraj. Tutaj będziemy go mieli jak na tacy. Będzie u nas. Będziemy go mogli w końcu zamordować. Przeprowadzić zamach. Inny mówi: no to nie, to się nie uda. A czemu? No bo to Stany Zjednoczone to demokratyczny kraj i oni szybko wybiorą sobie następnego prezydenta. To jest inny styl myślenia, azjatycki, chiński od naszego oczywiście, nie? Komunistyczny oczywiście, jeszcze do tego dołożony. I tak radzą, nic nie mogą wymyśleć i w końcu jeden mówi tak: no trudno, nic nie mogliśmy znaleźć, będziemy musieli w czasie tej wizyty udawać przyjaciół. Udawanie jest obecne nie tylko w świecie tej wielkiej polityki, międzynarodowej, którą nazywa się dyplomacją, tak fachowo. To wszystko ładnie tak na zdjęciach wygląda. Przecież udawanie jest obecne nie tylko w jakichś serialach telewizyjnych, nie? Tu są Starkowie, Lannisterowie, tu jest Daenerys Targaryen i tam różne rzeczy rozgrywają. Tam Frank Underwood i Claire z House of Cards. Czy może coś tam jeszcze, Westworld jest teraz popularny ostatnio, nie? Albo Kardynałowie z Młodego Papieża. Że tam się udaje, a tutaj nagle zupełnie inaczej to wygląda. Jest obecne w naszym świecie i też w polityce krajowej, często i samorządowej, i w naszym miejscu pracy, i tam, gdzie się uczymy. Przecież w naszych rodzinach i sami często udawaliśmy z różnych powodów. Ludzie udają dlatego, bo nie chcą kogoś martwić. Jak się czujesz, chociaż wiem, że jestem nieuleczalnie chory, no to odpowiadam: słuchaj, bardzo dobrze, w porządku, wszystko. Na pewno, oczywiście. Ktoś udaje, bo nie chce prowokować kłótni, bo wie, rozmawiał już wiele razy z taką osobą, z tą osobą i wie, jak to wszystko się potoczy, jak to się skończy. Im ktoś dłużej żyje w małżeństwie, to tym lepiej nauczył się, jakich spraw nie poruszać, żeby nie rozpoczynać III wojny światowej. I oczywiście ludzie udają dlatego, że się boją, bo nie chcą, żeby ktoś poznał ich sekrety, jakieś tajemnice. Może by sobie zmienił zdanie o nich, może by coś sobie źle pomyślał, może by jeszcze odwrócił się od nich, może by komuś jeszcze, nie daj Boże przecież, opowiedział komuś innemu. Z udawaniem jest również ten problem, że ono leży bardzo blisko grzechu. Bardzo blisko kłamstwa, co oczywiście jest grzechem i trudno to nieraz rozgraniczyć. A Pan Jezus nie udaje. A Pan Jezus, gdy trzeba mówić prawdę, to po prostu ją mówi. I oczywiście jest taka różnica między nami w mówieniu prawdy, a nami, a Panem Jezusem, że w tych najważniejszych momentach, kiedy chodzi o wartości, kiedy chodzi o jakieś dobro, to Pan Jezus nie mówi prawdy po to, żeby tą prawdą dobić człowieka, żeby człowieka poniżyć, żeby pokazać mu, kim on jest, że jest nikim, tylko po to, żeby tego człowieka podnieść. Jak Pan Jezus nam mówi prawdę, to nas to wcale nie poniża, tylko rzeczywiście widzimy i jednocześnie Pan Bóg nam pokazuje dalej, co z tą prawdą o nas, mimo tego, że jesteśmy słabi, grzeszni, tak jak wczoraj mówiliśmy, mimo tego, że czujemy się bezwartościowi, czujemy się nikim, niczym, to Chrystus jeszcze postępuje krok dalej i pokazuje nam, jak wartościowi naprawdę jesteśmy, pokazuje tę ostateczną prawdę o nas. My robimy zupełnie inaczej. Powiemy, wykrzyczymy komuś w twarz różne rzeczy, powiemy, jacy źli na tego człowieka jesteśmy, jacy zagniewani, a potem sobie pójdziemy. Zostawimy go z tym wszystkim. A Jezus przychodzi, mówi prawdę i pokazuje, i daje, i okazuje miłosierdzie jednocześnie człowiekowi. Daje, przywraca mu właśnie tę wartość. Mógł zostawić ojciec tego syna na drodze i powiedzieć: dobrze, to idź sobie, będziesz moim sługą. Ale nie, on mówi mu jeszcze więcej, że jesteś moim dzieckiem. I nie po to wczoraj mówiliśmy, żeby
gdzieś tam tak sobie uświadomić jeszcze raz, jaka jest niska nasza samoocena. Nie. Po to, żeby zobaczyć, jaką ostateczną prawdę Bóg nam objawia. Jacy naprawdę jesteśmy, jak wiele dla Pana Boga znaczymy. Znaczymy wszystko. Znaczymy tyle same, co On, bo On nabył nas przecież za cenę swojej krwi. Pan Bóg nie udaje. Czyni wszystko szczerze. Zaangażowany. Zawsze po naszej stronie. Pewien król, nie wiem, czy to ten sam król, który miał tego sokoła, te sokoły, o których mówiliśmy wczoraj, o tym odcięciu gawęzi, postanowił uczcić kolejną rocznicę swojego panowania. Wydał wspaniałe uczty, zorganizował turnieje rycerskie, ale pomyślał sobie, wiem, co jeszcze zrobię. Zajdę do lochu, do więzienia, które jest w lochach mojego zamku i z okazji tego wspaniałego święta uwolnię jednego winnego człowieka. Schodzi. No jak więźniowie dowiedzieli się, po co król przyszedł, to na wyścigi zaczęli wyciągać ręce, no i wołać: królu, uwolnij mnie, ja jestem niewinny, uwolnij. Pierwszy wołał: jestem twoim urzędnikiem, który został oskarżony przez kolegów złych, że nie wypełniam twoich wszystkich postanowień, królu, uwolnij mnie. Drugi woła: jestem kupcem, który przez nieuczciwą konkurencję oskarżony, że nie płacę wszystkich twoich podatków, zostałem tutaj niewinnie wtrącony do więzienia, ale królu, ja mam żonę, ja mam dzieci, uwolnij mnie. I tak trzeci, piąty, dwudziesty, wszyscy po kolei, król w końcu podchodzi do ostatniego, który się nie odzywa, a przykuty jest grubym łańcuchem do ściany lochu, do ściany więzienia. Spuszczona głowa, król pyta: a ty kim jesteś? Czemu nic nie mówisz? Czemu nie wołasz? Czemu nie prosisz? Kim jesteś? Ja, królu? Tak. Ja jestem mordercą, który w gniewie zabił niewinnego człowieka. Król popatrzył na niego, popatrzył na innych, woła dowódcę straży więziennej i mówi: uwolnij tego ostatniego. Ale królu, to morderca. Tak, ale ja dzisiaj przyszedłem do więzienia, zszedłem do tego lochu, żeby uwolnić jednego winnego człowieka. A ci wszyscy, którzy tutaj byli przed nim, mówili, że są niewinni. Niesprawiedliwe. Niedobrze król zrobił. A co właśnie zrobił z nami? Co właśnie Bóg nam uczynił? To właśnie my jesteśmy tymi, którzy zasłużyli sobie na karę za nasze przestępstwa, za nasze grzechy. Którzy siedzą przykuci grubym łańcuchem i nie widzą żadnej nadziei. Jedyne, co mają przed swoimi oczyma, to może właśnie jeszcze swoje grzechy. A król Bóg schodzi do tego więzienia i uwalnia nas winnych. Wiemy bardzo dobrze i król również bardzo dobrze wie, jaka jest sprawiedliwość, na co sobie zasłużyliśmy. I wiemy, widzimy, doświadczamy tego, jak mocno cierpimy z powodu naszych przestępstw, z powodu naszych grzechów. Wiemy, jak wielka kara nam się należy. Gdy już wiemy, jaka jest sprawiedliwość, to Bóg przychodzi ze swoim miłosierdziem. Uwalnia nas, zrywa te kajdany, wyprowadza nas na wolność, niszczy ten grzech, zabiera ten wszelki grzech, przywraca nam właśnie tę wartość, którą utraciliśmy, tę pamięć o tej wartości, którą utraciliśmy poprzez właśnie nasze grzechy, czy być może również bywa i tak, że ktoś nas skrzywdził i mówi: jesteś mój, do mnie należysz, kocham cię. To oczywiście może wydawać się takie banalne, kocham cię, bo wszędzie jest I love you, Nowy New York i tak dalej. Wiele różnych rzeczy, ale ostatecznie tak Bóg mówi. Właśnie daje tę swoją czynną miłość, działającą, wyzwalającą. To jest właśnie Jego miłosierdzie. I wcale sprawiedliwość nie przeczy tutaj miłosierdziu, ani miłosierdzie sprawiedliwości. Przecież Bóg wie, jaka jest sprawiedliwość. My również bardzo dobrze wiemy. A do tego wszystkiego Bóg dokłada swoją nieskończoną miłość. Bóg przychodzi ze swoim miłosierdziem. Siostry i bracia, to jest Jego właśnie zamysł. To jest podstawa sfery naszego życia, którą nazywamy moralnością chrześcijańską. Czasem praktykujemy jakąś moralność quasi-chrześcijańską. Nam się wydaje, że może jakoś tam próbujemy, robimy różne rzeczy, staramy się w jakikolwiek sposób
coś zrobić dla Pana Boga, w jakiś sposób udowodnić Jezusowi, że jesteśmy, że zasługujemy na Jego miłość, ale nie możemy sobie zasłużyć na Jego miłość. Uznajemy, że zgrzeszyliśmy, że jesteśmy winni. Nie wołamy, że tam oskarżyła nas konkurencja czy jacyś zawistni koledzy. Wiemy, że jesteśmy winni. I wtedy Bóg, gdy stajemy w tej świetle tej sprawiedliwości, przychodzi jeszcze ze swoim miłosierdziem. Poznaję moją grzeszność. Doświadczam tej miłości, miłości Pana Boga. I dzięki z tej miłości nie chcę już więcej grzeszyć. To jest, można w trzech punktach właśnie tak opowiedzieć, podstawa moralności chrześcijańskiej. Ten fundament. Poznałem miłość Pana Boga. Poznałem oczywiście wcześniej moją grzeszność. Poznałem miłość Pana Boga. I dzięki tej miłości, że tak doświadczyłem takiej wielkiej miłości Pana Boga, nie chcę grzeszyć. Chcę iść znowu za Bogiem. Rozkoszować się Jego miłosierdziem. Moralność chrześcijańska nie polega na pytaniu. Niech mi ksiądz powie, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Niektórzy może nieraz nie rozumieją czasem nauczania papieży, Jana Pawła, Benedykta, Franciszka również. Pomyślą, są czasem tacy ludzie, którzy chcieliby, żebym jasno wszystko wyraźnie powiedzieć, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Takie mówienie, dotąd można, a odtąd już nie można, mnie czasem pytają tak. Studenci mnie nie pytali akurat, może takich nie mają problemów, spraw. Ale gdzieś tam młodzież w szkole średniej pytała, czy jak jest jeden pocałunek, to jest grzech, czy nie jest grzech. A już jest dwa, to co dalej, nie? Takie właśnie pytanie, oczywiście w poważniejszych sprawach jeszcze i dawanie odpowiedzi wcale nie prowadzi do rozwoju człowieka. Wcale nie jest pójściem za Panem Jezusem. Jest tylko pytaniem się, żebym tylko nie przekroczył prawa. Żebym tylko nie przekroczył tego, co jest nakazane, zakazane. Mam być w porządku, mam być człowiekiem dobrym. Takim, który zachowuje wszystkie przepisy, wszystkie reguły, no i żeby tylko poza to nie wykroczyć. Są czasem tacy ludzie, którzy również i w Kościele, w historii Kościoła byli tacy i również dzisiaj się również zdarzają, być może w naszych środowiskach nieraz, tak zwani rygoryści moralni, którzy właśnie wszystko chcieliby dokładnie przepisać, opisać, wyjaśnić, rozpisać. Ja czasem używam ich na swój użytek, tylko nie chcę nikogo obrazić. Broń Boże, ale tacy talibowie katoliccy, którzy oczekują właśnie bardzo jasnych odpowiedzi, a jedyną odpowiedzią, ostateczną odpowiedzią, która może przynieść dobre odpowiedzi, które moje osobiste potem odpowiedzi, która może poprowadzić mnie dalej i nauczyć dobrych wyborów, jest właśnie miłość Jezusa Chrystusa. To miłosierdzie, które jest dołożone do sprawiedliwości. Nikt nie zaprzecza temu, co się wydarzyło. Uznaje swoją grzeszność. To musi być. To się nie da żyć w nieprawdzie. Nie da się udawać kogoś innego w swoim życiu. Staję przed Panem Bogiem prawdziwy, taki jaki jestem. Ale Bóg jednocześnie przychodzi ze swoją jeszcze tą ostateczną prawdą, której nie widziałem przez mój grzech, przez moją słabość, przez moją głupotę, przez moje lenistwo. Nie zauważyłem tego, że jestem nieskończenie kochany przez Pana Boga. I to jest właśnie tym motorem, to jest właśnie siłą naszego życia chrześcijańskiego. Pan Bóg, żeby to rozpoznać, daje nam wspaniałe narzędzie, które każdy i każda z nas ma już od swojego dzieciństwa i potem jest kształtowane przez poszczególne lata mojego życia. Tym narzędziem jest sumienie. Sumienie. O tym sumieniu rzadko się mówi. Może czasem za mało nawet w Kościele mówimy w czasie naszych nabożeństw. W czasie homilii, kazań, rekolekcji również. Za rzadko myślimy. Jan Paweł II, święty, jak był w Polsce w 1995 roku, była taka wizyta Jana Pawła II w Skoczowie, jednodniowa, nie będę pytał, nie, chciałem zapytać, pamiętacie? Ja sobie zdałem sprawę, że większość z was nie może pamiętać tego, nie? Był w Czechach, na jeden dzień przyjechał, a wcześniej, parę lat wcześniej mówił o przykazaniach, mówił w czasie swojej pielgrzymki. Wielu ludziom to się nie podobało. Zamiast nas pochwalić w 91 za to, że obaliliśmy komunizm, wiemy, kto jeden obalił. Obaliliśmy komunizm, że to wszystko już jesteśmy teraz wolni i tak nas powychwalać jeszcze, to mówił o przykazaniach. A potem mówił o człowieku sumienia. Sumienie jest właśnie tą instancją, tym narzędziem, które Pan Bóg nam daje, żeby rozpoznać Jego miłość. Sumienie nie jest od tylko i wyłącznie, niektórzy tak sobie myślą, od rozpoznawania grzechów. Jedyne, co sobie kojarzą z sumieniem, to są wyrzuty sumienia.
Nie. Sumienie to jest definicja ułożona przez redemptorystów, przez redemptorystę i ona znalazła się również w dokumentach Soboru Watykańskiego II, idąc za świętym Alfonsem, za to, czym my żyjemy. Prezentuje również w czasie tych rekolekcji to, czym my żyjemy. Również, skoro jakoś tutaj spotykacie się z nami, więc również i to chcę pokazać. Sumienie jest to głos we wnętrzu człowieka, głos Pana Boga, rozbrzmiewający we wnętrzu człowieka, który mówi, co należy czynić, co dobrego czynić, a czego należy unikać. Jakie dobro należy wybierać, a jakie zło odrzucać. Sumienie to nie jest wyrzut, to nie jest takie to poczucie winy, to nie jest coś przykrego, co się pojawia, jak na grzesze. Nie. Owszem, to jest ta lampka ostrzegawcza, która mówi właśnie, że coś się złego stało, ale w swojej tej naturze, w tym, czy sumienie naprawdę jest i jakie może być, to jest głos Pana Boga. Ta moja również, który brzmi w moim wnętrzu i ta moja umiejętność wysłuchiwania tego głosu Pana Boga, dostrzegania tego światła, które mi daje, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo wiele Pan Bóg dla mnie uczynił. I z tej miłości, doświadczając tej miłości Pana Boga, z tej miłości idę za Panem Jezusem, odpowiadam na Jego miłość. To jest moje życie moralne. Na tym polegają nasze dobre uczynki i unikanie zła. I na tym przecież wiemy, polega nasz grzech, że zaprzeczyliśmy tej miłości, a nie tylko przekroczyliśmy prawo. Człowiek, który stara się formować swoje sumienie przez prawdę, że niczego nie udaje, nie zakrywa. Człowiek, który formuje swoje sumienie przez miłość, przez ufne przyjmowanie Bożej miłości, na którą w żaden sposób sobie nie zasłużył. Który nie ukrywa, jaka jest sprawiedliwość, co mu się należy. Bardzo dobrze wie. To nie jest zaprzeczanie grzechowi. To nie jest jakiś liberalizm moralny, nie wiem jeszcze, jak to nazwać. Nie. Ale który wie, jaka jest prawda i jednocześnie wie, że Pan Bóg przychodzi ze swoją ostateczną prawdą, którą on wcześniej nie dostrzegał. Taki człowiek właśnie stara się być w pełni chrześcijaninem. Nie jest ułomnym, tylko częściowym. Pan Bóg, miłość Pana Boga dopuszczona tylko do niektórych sfer mojego życia. Jak Pan Bóg przekonuje człowieka do siebie? No swoimi czynami, swoją miłością, nie grzechem. Jezus pokazuje grzechy, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Biada Jerozolimo, biada Korozaim i tak dalej. Mówi do tych faryzeuszy. Bo w końcu przecież Jezus umiera wskutek ludzkiego grzechu. Ale to wszystko zwycięża swoją miłością. Jeszcze nikt nie zwyciężył grzechu grzechem. Jeszcze nikt nie zwyciężył grzechu jakimś tylko jedynie mocnym postanowieniem, że ja teraz wytrwam, dam sobie radę. Zaprę się, wytrzymam. Wytrzymałem. Pół dnia, dzień, tydzień. Zwycięża miłością. Grzech człowieka, gdy zabił Boga na drzewie krzyża, został zwyciężony przez Boga miłością, Jego zmartwychwstaniem, zesłaniem Ducha Świętego. Tak właśnie zwycięża się grzech. Niektórzy wyobrażają sobie życie moralne nasze chrześcijańskie, czyli właśnie to, co czynimy, co powinniśmy czynić, jako więzienie. Jako obóz koncentracyjny. Tutaj jestem ja, jest ogrodzenie, to są te wszystkie przykazania, nakazy, zakazy, od 1 do 10, przykazania kościelne, co wypada, co nie wypada. I tutaj to właśnie pod napięciem, drut kolczasty, Pan Bóg jeszcze postawił strażników, jest większość poubierana na czarno, jest kilku na czerwono, jeden na biało i oni pilnują, sprawdzają, czy nie przekroczyłem jakiegoś przykazania. Albo oczekuję ja od nich, żeby oni pokazał mi, no jeszcze możesz dotąd dojść, a potem, żeby przekroczyć przykazanie, będzie grzech. To nie jest życie chrześcijańskie. Życie chrześcijańskie i przykazanie to nie jest więzienie. Życie chrześcijańskie to jest pójście za Panem Jezusem. A przykazania, to czy również i wczoraj było trochę, przykazania to są drogowskazy, które pokazują mi, tak mogę iść za Jezusem i na tej drodze nie zaginę. Tak nie zgubię szlaku, idąc właśnie tutaj za Jezusem, ścieżką, którą wskazują mi te przykazania. Te strzałki, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, czci Ojca swego, nie będziesz miał Bogu, cudzysł przede mną, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza jest miłość, a potem jest pójście za Panem Jezusem i pójście drogą, którą wskazują mi przykazania. I wtedy już człowiek nie pyta, czy mogę odtąd, dotąd. Bo przecież już wiem, że nic nie pokopie mnie, żaden prąd w tym ogrodzeniu, w tym drucie kolczastym, który tam płynie, strażnik mnie nie ukaże.
Człowiek już chce, patrzy na te przykazania i nie zaprzecza im, bo ja uznaję, że to nie jest grzech. Spotykacie może czasem takie postawy. Ktoś uznaje, że aborcja nie jest grzechem. Ktoś uznaje, że nie wiem, że niepłacenie podatków jest w porządku, że może być. Skoro inni nie płacą, to ja też mogę. I tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać wszystkie te nasze grzechy. Uznaje, że coś tam nie, można właśnie robić. To jest mentalność taka właśnie. Takiego rygorysty, który sam albo właśnie w dwie skrajności wpadnie, albo właśnie rygoryzm, że się boi, że przekroczy, albo takiego, to się mówi laksysta w teologii, ale nazwijmy to liberała, wolnościowca, który myśli, że wszystko mu wolno. Nie, Pan Bóg pokazał mi prawdę. Pokazał mi prawdę, ja tej prawdzie nie zaprzeczam. Wiem, że On mi proponuje najlepszą drogę i wiem, że na tej drodze nie zginę i dzięki tej miłości idę za Panem Bogiem. Czy nie moglibyśmy w swoim życiu, w swojej modlitwie, właśnie w swoich wyborach, w swoim myśleniu o przykazaniach, w swoim przystępowaniu do sakramentu pojednania, w swoim rachunku sumienia, to o czym wczoraj troszkę mówiłem i prosiłem, w swoim postanowieniu poprawy mocnym, w swojej spowiedzi szczerej, w tym żalu za grzechy i w tym zadośćuczynieniu Panu Bogu i bliźniemu, nie starać się więcej właśnie o taką postawę prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa, który został przez Niego wyzwolony, który wie, gdzie jest siła, który widzi, który sam nie osądza swojego życia, poddaje się Panu Bogu, ale wie, że to jest kochający Bóg. Czasem to takie łomne wszystko właśnie, udajemy właśnie innych ludzi, bo jesteśmy słabi, bo się boimy, że będzie jakaś kłótnia, bo ktoś nam zdradzi, bo ktoś zdradzi jakieś nasze sekrety może. Przed Panem Bogiem niczego nie muszę się wstydzić. Tak jak Pan Bóg przede mną niczego się nie wstydzi. Daje swoją miłość, opowiada, przekonuje mnie właśnie swoją miłością. Jest szczery, prawdziwy, najszczerszy, najprawdziwszy. Widzisz kogoś bardziej prawdziwego od Pana Boga? Jeżeli się uczyć u Pana Boga właśnie prawdziwej miłości, jeżeli się uczyć właśnie jakiejś miłości prawdziwej, to tylko u Niego. I za taką miłością iść. I według takiej miłości kształtować swoje życie. Ja wiem, że jest. Ja też doświadczam. I ojcowie, każda z nas. Doświadczamy swojej słabości, swojego grzechu. Mamy różne postanowienia, chcemy zmieniać. Wiemy, jaki jest ideał. Wiemy, jak można iść. Upadamy, ale cały czas wracam do tego, wracam do Pana Boga, który jest miłością nieskończoną, którego miłosierdzie właśnie czyni takie cuda w moim życiu. Nie tylko mnie oczyszcza z grzechu, teraz jesteś czysty, ale teraz możesz sobie iść i znowu zbierać swoje grzechy do tego kosza. Gdzieś tam i potem znowu przyjdę i wysypię. Ileż tak można? Człowiek będę nieszczęśliwym człowiekiem, a może być również tak, że pęknę w końcu i to wszystko zostawię i powiem, że to nie ma sensu. Skoro upadam cały czas, grzeszę tak samo. Wiele naszych spowiedzi przecież jest podobnych, spowiedź do spowiedzi, wiele grzechów się powtarza. Można się zniechęcić, a gdy przyjdą jeszcze nowe grzechy, czasem sobie myślimy, ja czegoś takiego grzechu nie popełnię, to spycha. Popełnimy różne grzechy jeszcze nowe w naszym życiu. Obiecywaliśmy wiele razy, że nie popełnimy, popełniliśmy. To dlaczego tych innych nie? Z powodu naszej głupoty, słabości pewnie. A Bóg przychodzi ze swoją miłością i mówi, mimo tego jesteś przeze mnie kochany zawsze. Jeżeli coś ma się zmienić w twoim życiu, to tylko właśnie dzięki tej miłości. Nie musi być ciągle tak samo. Ale ufaj mi, nieustannie tę miłość przyjmuj. Nieustannie przyjmuj. Świętość nie leży w perfekcjonizmie. I świętość nie leży w zaprzeczaniu prawdzie, sprawiedliwości. Świętość leży w miłosierdziu, w ufnym przyjmowaniu tego miłosierdzia. Nie ufaniu sobie samemu, to co mówiłem o obrazie Bożego miłosierdzia, ale ufaniu Panu Bogu. Jezu, ufam Tobie. Łatwo jest zrobić taki rachunek sumienia. Czy robiłeś to, czy robiłeś tamto i tak dalej. Łatwo jest również powiedzieć takie kazanie. Jeżeli się nabierze pewnej wprawy w mówieniu kazań, konferencji, homilii, to łatwo wymieniać różne grzechy i gdzieś tam wplatać. Przecież i zawsze na kogoś się trafi, że popełnił taki grzech wśród tych słuchaczy. Trzeba tylko wymieniać dostatecznie dużo i przecież każdy gdzieś tam jakiś ma. Można pytać o sprawy związane z pieniędzmi, uczciwością, oszustwem. Można pytać o sprawy związane z czystością, z szóstym przykazaniem, z nałogami różnymi, które się ma. Z plotkowaniem, grzechy języka i tak dalej. Łatwo tak powiedzieć. Dość łatwo.
I potem powiedzieć, a widzisz, a teraz idź, bo tam Bóg cię uratuje. Bóg tam zabierze te wszystkie grzechy. To jest tylko połowa drogi. To jest tylko połowa drogi. To tylko można posłużyć się wyrzutami sumienia, wzbudzić czyjeś wyrzuty sumienia i powiedzieć, no właśnie to teraz, no skruszeni, poszli do spowiedzi. Trudniej, o wiele trudniej. Ja sam nie zawsze też to umiem. Sam dla samego siebie. To nie tak, że dla słuchaczy. Sam dla samego siebie. Przekonać samego siebie. Uświadomić sobie to. Zdjąć te łuski z oczu. Posłuchać tego głosu Pana Boga. Posłuchać mojego sumienia. Że jestem kochany przez Pana Boga. Że ten wspaniały głos Pana Boga, który brzmi w moim wnętrzu, to nie dla mojego potępienia. Ale dla mojego zbawienia. Dziękujmy Panu Jezusowi, przed którym stoimy, nie udając niczego, nie grając jakichś ludzi, nie tocząc jakichś rozgrywek z Panem Bogiem między sobą, różne grupy tam tworząc partie. Nie mówię, że partie są złe, akurat tylko takie wewnętrzne. Nie? Stajemy przed Panem Bogiem szczerze i za chwilę będzie ta modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Będzie również możliwość przyjęcia sakramentu pojednania. Ufnij w Jego miłosierdzie, które przemienia wszystko, dotyka każdego zakątka naszego serca. Nie tylko niektórych zakątków. Jednocześnie to miłosierdzie mnie nie ogranicza. Nie jest jakimś więzieniem. Nie jest jakimś pędzeniem właśnie w powtarzanie jakieś takie kompulsywne rytuałów, żeby w końcu być w porządku, żeby już czegoś tam nie było w moim życiu. To jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i nic. Jedyna nadzieja dla nas, żeby wyjść z tego zakrętego kręgu, jest właśnie, jedyną nadzieją jest Boże miłosierdzie. Jest bycie przed Panem Bogiem, słuchanie Jego słowa, właśnie w moim sumieniu, używanie tego sumienia, troska o formację tego sumienia przez miłość, przez prawdę. Stawanie przed Panem Bogiem, bo jedynie On ma słowa życia wiecznego. Przyszedł wnuczek do kościoła razem z dziadkiem. No i tak siedzą, no i wnuczek pyta dziadku, powiedz mi, a co to jest? A to wnusiu, to są obrazy drogi krzyżowej. Aha, a tutaj? A to jest ambona. A tamto to ołtarz. I tak dalej, jak małe dziecko. No i w końcu pyta dziadku, a tam taki ten złoty domek, tam z przodu, a to jest tabernakulum. Aha, a co to jest to tabernakulum? A tam mieszka Pan Jezus. Aha, a czemu tam przy tym tabernakulum pali się takie czerwone światełko? A no wnuczku, wnusiu, widzisz, to jest tak, moje dziecko, to jest tak jak na drodze. Jak jest czerwone światło, to trzeba się zatrzymać. Aha. No i tak siedzą, dziadek się modli, wnuczek też, ale dziecko się znudziło, wiadomo, ona ma inne potrzeby, trochę jeszcze ruchowe. I w końcu tak trąca za chwilę dziadka i mówi, dziadku, a jak to czerwone światełko zmieni się na zielone, to będziemy mogli już pójść? Ono się nie zmienia. Ono się nie zmieni na zielone. To nie chodzi o to, że nie mogę wyjść z kościoła, bo muszę, bo pracuję, prawda? Zakładam rodzinę, mam rodzinę, uczę się i tak dalej. Muszę spać, muszę jeść i tak dalej. Ale wewnętrznie, jakoś tu przyjdę i gdy wchodzę nawet z kościoła, to światło Boże czerwone, zatrzymaj się. Ja mam słowa życia wiecznego. Ja mam miłość dla Ciebie, dla swojego Twojego życia, dla Twoich wyborów, dla Twoich uczynków. Dla Twojego nawracania się mam miłość. To światło cały czas się pali. Światło kochającego Boga.